Dzień dobry, dobry wieczór. Jest to kolejny prank majora Czornobajewa. Halo. Halo. A, skażecie, a kudę ja popalę? Tak, niech pan powie, gdzie kogo dzwonię. A kogo pani szuka? Imię, nazwisko, ojczeństwo. Linia gorąca. Mój syn od 24 tak, nie mam z nim kontaktu. Tak, jak ma na imię? Iwanow Nikołaj Sergiejewicz. 25 października 2003 rocznik. Gdzie odbywa służbę? W tankowych Petersburgu, w pancernym wojsku, pod Petersburgiem. A to jest rocznik, czy to kontrakt? A to jest poborowy, czy to kontraktowy? Tak, a poborowy. A skąd pochodzi? Wieś Parfino. Jak jeszcze raz? Jeszcze raz? Pasiunek Parfino. Wieś Parfino. Parfino. Tak. Jakie to osobne przymioty jest? Jakieś cechy charakterystyczne posiada? Wysoki, szczupły, blondyn. Blondyn, może tatuaże? Blondyn, może jakieś tatuaże ma? Nie ma tatuaży. Jaki ma wzrost? Wzrost mniej więcej chyba 1,88 m. A on w armię dobrowolnie poszedł? Dobrowolnie poszedł do wojska, czy wezwali? Wezwali. A cóż wy u nie odmazali? A dlaczego pani nie dała łapówki? Można było przecież. Jaką łapówkę, proszę pana? Wojsko, armia to armia. A, to jest przecież on 18 lat miał. A, czyli chciał. No tak, a jak miałem dawać łapówkę? No jak, tak jak cała reszta. Nie puszczają do wojska i tyle. No, nie, ale chciał. No dobra, rozumiem. No dobra, to niech pani odzwoni po 5 minutach. Sprawdzę informację i powiem pani. Dobra, 5 minut odzwonię panu. Tak, dobra, czekam. Alo. Halo. Da, ja pierdzwonię wam. Tak, odzwaniam panu. Po komu wy dzwonicie? Tak, co do kogo pani dzwoni? Nikolaj Sergiejewicz. Iwanow Nikołaj Sergiejewicz, tak, mamy takiego. Gdzie? Короче, ранен он. No, ranny jest. Ranny? Да. Tak. Да. O Boże. A gdzie jest teraz? Da. Da, tak, no właściwie próbował włamać się do domu miejscowego mieszkańca. Pod Charkowem. A po co? Pod Charkowem. No, szabrować chyba chciał, nie wiem, coś skraść chciał. Ale jak to szabrować? Ma 18 lat, to dziecko. No tak, miejscowy mieszkaniec z broni myśliwskiej ostrzelił mu szczękę. O Boże! A gdzie jest teraz? On nie może. No, nie będzie mógł pani teraz powiedzieć, gdzie jest. Ja mogę o Boże, zapisać. Mogę teraz nagrać, mogę teraz nagrać. Włączyłem nagrywanie, niech pani powie, oddam mu odsłuchać. Jest nagrywane, niech pani mówi. Mój synku, mój kochany, wracaj do domu. Mój chłopczyku, jak to tak trafiłeś? Moje słoneczko. Trzymaj się, synku. Bardzo cię kocham. Czekam na ciebie. Mój kola, mój chłopczyku. Jak to? Oj, trzymaj się, mój chłopczyku. Trzymaj się. Chwileczka. Nie było nagrywane. Teraz włączyłem nagrywanie. Mój synku, no jak to tak trafiłeś? Trzymaj się, mój kochany. Kocham cię. Wszyscy czekamy na ciebie. Mój synku, zdrowiej tam. Oj, nie wiem. Zdrowieć to chyba nie uda się. Jest niewoli teraz. Jest niewoli? Tak, niewoli, oczywiście. No gdzie z odstrzeloną twarzą pójdzie? Oj. Wyszlą go z powrotem? Wyszlą? Nie, trzeba po niego tam jechać. Tylko rodzicom oddają. Jechać? Tylko rodzinom oddają. Ja u niego jedna matka. Rodzicom. Jestem u niego samotnią matką. No, niech pani Charkow się zbiera i jedzie do Charkowa. A kuda nadal jechać? A gdzie mam jechać? Charkow. Do Charkowa. Do Charkowa. W jakimś szpitalu, czy gdzie jest? No tak, jest tam szpital dla jeńców Rosjan i jest tam. A ma pan adres? Tak, oczywiście. Ulica Sumska, ja? Ulica Sumska. 15. 15. Ulica Sumska 15. Da, tylko wam нужно будет, tak, tylko wam będzie musiała pani jakoś udowodnić stronie ukraińskiej, że pani nie wspiera agresji wojennej. Zapisz Sumska 15. A jak to dokazać? A jak to mam udowodnić? No, u was jest jakieś
No pan, ma pani jakieś dowody? Może pani brała udział w jakichś antywojennych mityngach? Nie, niczym takim nie brała udziału. Czyli w żaden sposób pani nie występowała przeciwko... Nie, nic w ogóle. Czyli pani wspiera wojnę, tak? A, jest pani za pokój. Aha, za pokój, dobra. Вот, ну и я не знаю, говорить вам ну, или не wiem, говорить. Ну не знаю, чи мам пані мовить, чи ні. По просто, ніх пан мові. Напевно, пані хоче відзіть? Я хочу знати, я хочу знати. По просто хоче відзіть, так. По просто, може, бенджі пані, не знаю, зденервована. Ну, вже мені трясе цілу. Ну, в общем, но, там огульне, того, как, по тим, як właściwie пробував вламати до дому, щоб щось скрасти, не знаю, вот, може того, когось забити, по тим, як йому стрілили щенка з броні. Там przecież було два набої, то була дубельтовка. І другим стрілом відстрілив йому, стрілив йому в пахвину. Вот. Так що внука вряд ли по цій лінії. Также не достане пані внука по цій лінії хіба. Девочкам он больше не интересен. Не будет он ним себя интересовать, więcej девчины. Но, właściwie, без шенки тоже не будут интересовать себя ним девчины. Ну, почему пан так мови? Ну, муси пани видеть, какая есть правда, przecież. Ну, добре. Ну, вы себе представьте, человек без челюсти, без Niech пани выобрази. Не ма шенки и członка. Ну, не могу этого выобразить. Ну, то добре. Вот, вы поедете за ним? Ну, добре, поедете пани по него, что вам поведеть? Поедем. Поедем. Tak, a tam otec jego, dajcie mu trubę. Dobra, tam jest ojciec jego, niech pani da mu słuchawkę. O, nie ma ojca, a z kim pani tam rozmawia? Kto tam? To mój stażyciel. To mój współlokator. A, to pani współlokator, dobra. Pani ze współlokatorem pojedzie, czy sama? Одна ja nie pojedę. Sama nie pojadę. Tak, stażyciele już nie puścią. Ale nie puszczą przecież współlokatora. W Ukrainę nie puszczają. Nie puszczają w Ukrainę mężczyzn z Federacji Rosyjskiej. Передать, что вы не поедете, Czyli mam przekazać, że pani nie pojedzie, tak? Nie mogę pana, nie, nic jeszcze panu nie powiedziała. Nie, ale przecież pani powiedziała, że pani sama nie pojedzie, a z mężczyzn nie puszczają. Co jeszcze raz, proszę pani? W ogóle nie wiem, co teraz mówić. A drugie dzieci u was jest? A ma pani inne dzieci? Nie mam. Aha, rozumiem. No cóż. Można było w armii nie oddawać tak. Można było nie oddawać do armii, no to miałby przynajmniej szczękę na miejscu. Ale jak to nie oddawać? Jestem matką samotnią, nie miałam tym płacić. No to trzeba było, żeby pracował od 16 lat i żeby zapłacić. No ależ teraz wszystkich zabierają po prostu. Paniatnika. Rozumiem. No, widzi pani, jeśli pani nie chce po niego jechać, to jest druga opcja. Można pójść rzeczywiście na miting antywojenny, później wysłać nagranie, że pani w swoim mieście, tam w centrum obwodowym, obok budynku administracji z plakatem Nie wojnie. No tak, a wy ustroicie, u was, no, ale nie mam tutaj, no to niech pani zorganizuje. Jest pani potrzebny syn, nie rozumiem w ogóle, czy w takim stanie już pani nie interesuje. Jest potrzebny. No to niech pani walczy o niego, jaki jest problem. Bierze pani plakat, pisze, nie, niech pani napisze nie wojnie, niech pani zrobi protest pod budynkiem administracji, żeby wrócili pani syna. Zabrało pani państwo syna? No to niech teraz przywrócą w takim samym stanie, w którym zabrali. Może pani liczy na kompensację? Nie, chcę zabierać. Mhm. No, ogólnie sytuacja tak wygląda. Chyba muszę zwrócić się do naszej administracji, żeby pomogli mi syna zabrać. No ale oni nie pomogą pani. Oni powiedzą pani, że nie ma strat. Rozumie pani? Oficjalnie przecież nie mamy strat. No, tam dwa człowieka. No, dwie osoby tam maksymalnie. Tym bardziej szabrownictwo. Tym bardziej szabrownictwo. Nie wydaje mi się, że Ministerstwo Obrony kiedykolwiek uzna, że... Ale żadnego szabrownictwa. No, ale włamał się do obcego domu z bronią. Jak to się nazywa? Nie jest to szabrownictwo. No to dobra, no niech pani wymyśli inną nazwę. Może...